bo ta informacja się pojawi też na Państwa stronie, czyli że ci, którzy będą przechodzili, będą o tym wiedzieli i my też to możemy na tej stronie sprawdzić. Czy nie muszą, nie, nie muszą mieszać na stronie. Po prostu ma być muzyka tak, żeby nie było... Nie, bo ja... Znaczy dobrze by było, żeby taka informacja była na stronie, bo się też, jak się wybiera lokal, to się zakłada, do której chce się bawić, nie? I potem ludzie mogą też być rozgoryczeni, że było kiedyś... To nie Pan mówi do wszystkich tylko, tak? Znaczy, pan powie do wszystkich, bo może tylko rozmawiamy tu Państwo między sobą, rozmawiacie. Znaczy ja myślę, że knajpa jest wszędzie na drzwiach knajpy jest napisane. Do 22, tak jak Pan powiedział, w każdym cywilizowanym kraju wyprasza się gości, ewentualnie w środku pozostaje się do ostatniego klienta, ale bez hałasu, bez muzyki. Tak, okay. Jeżeli macie do 22, gasicie światła, wszystkich wypraszacie. Po pierwsze, po drugie, w sobotę maksymalnie do tej 24, gasicie światła, wszystkich wypraszacie. Przecież tak nie jest od roku, Pani mówi, że mają wszystkich wypraszać? Tak nie jest, nic nie jest załatwione, nic kompletnie. Pani nie będzie siedzieć do 20, do 18. Też Pani powiedzą, że proszę kończyć zakupy. Ale skoro mogę być na przykład do 24, to jestem do 24, a potem jeśli jest cisza, to też mogę być. Teoretycznie jest zamykana, ale... Może w środku funkcjonować no właśnie. Ale powinien lokal być przystosowany do ewentualnie... Po prostu chodzi o bardziej ciche egzystowanie, a nie zamykanie lokalu punkt 22. To też nie może być maksymalny, tylko też powinien być ciszony tak, żeby... takiej osobnej odległości od hali nie było już tego słychać, tak? Żeby już no automatycznie gdzieś tam się gnęło. A nie koniec zabawy. Tak, ogólnie. Także to nie wiem. No właśnie, może być. Mieli to nagłośnienie, tak jak wysyłaliście w zeszłym roku, jak w kwietniu wysyłaliście, bo już też wtedy tam wszystkie usłyszeliśmy, że będzie nagłośnienie te kierunkowe, nie będzie roznosiło się po okolicy i tak dalej. To już było obiecane też w prezentacyjnym gabinecie w kwietniu tego roku. Nie zostało to do dziś dotrzymane. Po drugie, czujnik głośności, tak? I niestety pracownik musi się przejść, pomierzyć, czy w okolicy to się roznosi, tak? Jeśli się roznosi, to trzeba ściszać. Po prostu no, gdzieś musicie znaleźć ten konsensus z nami, bo inaczej na to faktycznie stadium się nam ponawiały. My będziemy przychodzili już, może niekoniecznie tutaj, ja się spotkamy w gabinecie prezydenta Wiśniewskiego po prostu, no i będziemy inaczej rozmawiać. No, no co mam do powiedzieć? To się może skończyć i wtedy faktycznie będziecie mieli na głowę policję, straż miejską i jeszcze kilka ulic. Ale nie powiem, ale teraz właśnie tylko ja... No właśnie, a dlaczego do tej pory nie ma? A dlaczego to do tej pory nie działa? Na jednej rzeczy... Znaczy, że to jest jakiś parasol ogromny, przepraszam. Bo tak, śmieci śmierdzą, hałas jest, ulica po prostu robi się, za przeproszeniem, wiocha totalna, przecież jak się na to patrzy, proszę Pana, przepraszam Pana bardzo, ale włożył Pan tutaj kanapy, które ja pewnie wyrzuciłem przy okazji też. Nie ma żadnej inwestycji w tym terenie. Kompletnie nie ma żadnej inwestycji. Bo ja jeszcze rozumiem, żebyście Państwo coś porządnego tu zrobili. Tak, ale to kompletnie nie o to chodzi, o pomysł tutaj na to miejsce, tak? Bo... Decybele. Okay, w takim razie zachowajcie się fair i zróbcie to, o co Was proszą mieszkańcy. O 22 zgaście światło i o 24 w sobotę i w niedzielę zgaście światło. No ale światło nikomu nie przeszkadza, przeszkadza muzyka. Możemy ustalić taki limit, powiedzmy, że no to niech chcą, nie chcą w ciszy. Kiedy będą Państwo z nowym swoim nagłośnieniem. Jeżeli po tych dwóch weekendach nie będzie zmiany, czyli nadal będzie hałas taki, gdzie my będziemy pisać do Rady Miasta, to wtedy my, czy Rada Miasta podejmuje kroki takie właśnie, że idziemy z tym już od razu. Tak? Czy to jest... Czy możemy taki jakiś termin ustalić, dwutygodniowy powiedzmy? Super. Znaczy ja myślę, że nie, że tutaj proszę Pani nie ma kompromisu, jeśli chodzi o zachowanie ciszy nocy. No to nie jest kompromis. No ale tutaj są te ograniczenia. Tylko iść nam na rękę i czy naprawdę zamierzają zrobić to. Tylko jeżeli przetrwa od roku, to tutaj nie ma, z której strony nie ma intencji, tak, zachowanych. Tak. Powiedzmy, jest to mydlenie oczu drugiej stronie i przeciąganie w czasie. A my oczekujemy konkretnych deklaracji. Tydzień, dwa, kiedy będzie ciszej? No właśnie, więc jeśli ustalimy te dwa tygodnie i nic się nie zmieni, możemy wtedy pójść dalej. Podejmiemy radykalnie. Tym bardziej, że Państwo tutaj będą mieli nowe jakieś tam alternatywne środki puszczania tej muzyki, no, więc wierzę, że już teraz będzie po prostu ciszej. Słucham? I generalnie tutaj targ może sobie być, tylko chodzi o to, że jest za głośno i o to jest cała sprawa, tak? No ale śmieciami też bardzo proszę do rozwiązania. No i jeszcze śmieci, ale śmieci to... Kwestia śmieci jest bardzo prosta. Wystarczy podpisać umowę z Toabem, gdzie się powie, że w określonym sezonie prosimy o dwa pieniądze więcej. Ja dzwonię na policję.
Policja albo o czasie wyłożenia na dół z domu o godzinie w pół do czwartej nad ranem, okazać się z dowodu osobistego i się spytał jeszcze w rozmowie telefonicznej przy zgłoszeniu zakłócenia ciszy nocnej, czy będę zeznawał. Tak, będę zeznawał. Proszę zejść do patrolu, który podjedzie. 3:30, ubieram slipy, schodzę na dół. Dzień dobry, dzień dobry. Chciałem zgłosić zakłócenie ciszy nocnej. Ale o co panu chodzi? Przecież gdzieś takie imprezy muszą się odbywać. A ja mówię, proszę pana, jak ja włączę sprzęt w domu, to mam was za 20 minut i dostaję 5 dych mandatu, albo więcej, w zależności. I nie ma dyskusji, tak? Jest zgaszony sprzęt i lula AA. Ja zgłaszam jako mieszkaniec, pewnie ewidencjonowane są rozmowy, ewidencjonowane są te, gdzieś ktoś mnie spisał, ja dzwoniłem kilkakrotnie, podjechali, pokręcili się, zajechali o tak towarzyski, stwierdzili, idzie dalej. To trzeba skargę do komendanta pisać. Proszę, ja ostatnio, jak miałam problem z hałasem, to dzwoniłam do lokalu i na drugi dzień już było po sprawie. Jak my wszyscy. I powiem tak, i przede wszystkim trzeba szanować prawo, bo każdy z nas jest i drugiego tego, i drugiego człowieka, tym bardziej. Wy jesteście gośćmi na Łazarzu, a nie my jesteśmy gośćmi na Łazarzu. Dobrze, czyli jeszcze raz reasumując, jakie konkluzje? Proszę pana, powiem tak, do kwietnia tego roku to policja sobie chyba nawet nie do końca zdawała sprawę, że taki coś jak tak towarzyski w ogóle istnieje. Bo nie było zgłoszone. No ale teraz będą mieli niebieską kartę. Osoba i generalnie policjanci nas prosili o dokładnie podawanie tam. Dalej, gdzie w ogóle mają mieć? Komendant policji wie, że ma tu być karta. Że jest niebieska karta. Czy kiedykolwiek był? Ja nie spotkałam. Czy komendant był, to nie wiem. Komendant był? Nie był. Nie było tutaj komendanta. Ale to, że widziałam, a czy one interweniowały, to jest różnica. Ale podejrzewam, że mają te punkty naniesione na mapie, żeby przejechać sobie tutaj, powiedzmy, rzucić okiem. Jak nie ma ekscesów takich, że ktoś kogoś morduje, to przejeżdżają trochę dalej. Ja wie pan co, ja reprezentuję zarząd wspólnoty, chociaż na tym spotkaniu akurat nie, jestem prywatnie. Natomiast jeśli chodzi o wjazd do naszej hali garażowej, to jest budynek posiadający 250 mieszkań. Gdybyśmy my nie ustawili naszego ochroniarza we wjeździe, to byśmy nie mogli wjechać do swojej hali, bo oczywiście zastawiliby wjazd. Ale do czego zmierzam? Za długo pracuję przy mieście. Na przykład Straż Miejska jest na tyle niewydolna, ja nie mówię, że nieudaczna, niewydolna, że jak zadzwoni pan na Straż Miejską o godzinie 23, połączy się pan z pracą kolegiacką, to się, ale w momencie to się pan dowie, że na całym mieście są dwa radiowozy, które gdzie pan są, gdzie są na starym rynku ewentualnie. I teraz do czego zmierzam? Jak się pan dzwoni, ja 3 godziny dzwonię. Oczywiście, to są zupełnie inne polityczne tego? Rzeczy uwarunkowane, co do których nie jesteśmy w stanie się w tej chwili odnieść. Natomiast prawda jest też taka, że jak ktoś zaprasza klientów do siebie, ma swoich gości, to powinien ich w jakimś sensie ugościć. Czyli przykładowo, taka imprezownia jak tutaj, ja już nie mówię o tych wariantach zawracania na tym łuku, bo przecież, że tutaj ktoś jeszcze kogoś nie rozjechał, nie było wypadków i takich rzeczy, to no, natomiast szczerze, ostatnio dużo nie brakowało. Tu wszyscy jeżdżą pod prąd, wszyscy zawracają pod prąd, ubery, nie ubery, mniejsza z tym, tutaj się dzieją cuda na kiju. Natomiast chciałbym, żeby Rada Osiedla, bo wy macie w sobie moc, żeby się zwrócić. Inaczej jest traktowana prośba mieszkańca, a inaczej jest wniosek Rady Osiedla do Straży Miejskiej, Straży Miejskiej, Policji, jednostek kontrolnych, Wydziału Bezpieczeństwa Kryzysowego, Urbanistyki. Te rzeczy można posprawdzać, tak? Czy wszystko tutaj, które się odbywa, czy Wydziału Ochrony Środowiska w kwestii akustyki. Można zrobić badanie. Wydział Ochrony Środowiska prowadzi takie działania z Urzędu Miasta. Państwo jakby wystąpili z prośbą, z pewnością Wydział Ochrony Środowiska przychyli się do takiego wniosku, bo rady osiedle mają moc w mieście. I to co do tego bądźmy pewni. Czyli my mamy ten hałas pomierzyć? Nie, Urząd Miasta pomierzy. My musimy podjąć uchwałę wysłać, za miesiąc do 3, to mniej więcej zabieram się w listopadzie. Mam rację. No to na przyszły rok wtedy. Napiszę mieszkaniec i w ciągu 7 dni. No to mogę napisać jako mieszkaniec. Ale nie będę tego mierzała. Ten temat był już w zeszłym roku poruszany,